I've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. Tak, muzykę sobie wyłączymy totalnie. Okej. Okay. No co, lecimy dalej. Okej. Punktów na razie nie chcemy wydawać. O, podanie i bramka do środkowania. Uch. Okej. Okay. Możemy się nie postarał trochę. Na ławce jestem. Rozpocznij trening. Agresja słabo. Okej. Okay. Aj! Pięknie! Dobra, może być. Kontynuuj. Te środkowania. Powtórzyć trzeba. O Jezus. Nice. Ale jeszcze trzeba powtórzyć. Okej, to weszło ładnie. Prędz. Prędz, kurde. Ajajaj, kurde. Jeszcze raz. Kurde, nic nie trafiłem? Ja pierdzielę. Pięknie. No, bywa. That's all for today, lads. Get some rest tonight. Wyjście o 11, elegancko. Ci udało. Jakoś. Dzisiaj musi zagrać na 100% synu. W MLS gra wielu wspaniałych piłkarzy. Chcesz pokazać tym MLS Star, All Stars, co potrafią najlepszy z premier. Tak jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co my tu mamy? 3
Wygraj turniej przedsezonowy, no niestety to się nie dało, ale no, zobaczymy. Musimy się trochę pokazać z dobrej strony. Lecimy. Państwa, pora na starcie potęgi Premier League z gwiazdami Major League Soccer. Zapowiada się pokaz doskonałego futbolu. Tak, mecze gwiazd to typowo amerykański pomysł. Z naszej perspektywy trochę zabawa, ale zawsze widowiskowa. A futbol za oceanem w ostatnich latach ma się czym pochwalić. Do Stanów zawitali doskonali gracze, tacy jak Pirlo, Kaka, Frank Lampard czy Steven Gerrard. Pojawiają się młode talenty, a dobre występy drużyny narodowej na dużych imprezach przyczyniają... Strzela! Nie ma bramki, piłka trafia w... Ale prawie. ...opuszcza plac gry. A teraz przy piłce Beasley. Bradley. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Przyjęcie. Może spróbować uderzenia na bramkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Matryci. O kurde. Zareagował i mają piłkę. Robi się niebezpiecznie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Przy piłce Alex Hunter. Oselu. No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Hernan Grana. Wspaniale było spędzić ten okres przygotowawczy do sezonu ligowego tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęliśmy turniejem. Kulminacją jest mecz z drużyną gwiazd amerykańskiej MLS. Z niszowego sportu w ostatnich latach piłka nożna stała się tu, za oceanem, sportem całkiem popularnym. Duża w tym zasługa mistrzostw świata, regularnych występów reprezentacji Stanów Zjednoczonych w mundialach i marketingowego sukcesu ligi. Na mecze przychodzą tłumy, rozgrywki rozpalają rzesze fanów i kraj ten staje się coraz bardziej piłkarski. No, będzie gol! Kurde, ale mi wrąbali. Prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Dawid Villa. Dobra pozycja. Znalazł się na czystej pozycji. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Oh well. Bez nadziei. Idzie. Już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Hernan Grana. Dawid Villa teraz. Wymiana podań między dwójką graczy. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Już Dawid Villa. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. No słabo, słabo idzie. Hernan Grana. Niestety. Sebastian Giovinco. O kurde. Blisko pole karne, może strzelać. No, kto przejmie tę piłkę? Shelby. O kurde. Co to było za podanie? Stary.
Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Dawid Villa i piłka po strzale leci obok bramki. Fiu, ale stary, nie możesz tak mi podawać. Dobra, zróbmy to tak. Czy tutaj możemy coś zmienić? Chyba nie. Nie wiem, może za wysoki poziom, kurde. Blisko pole karne. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Oddaje strzał. Ależ znakomicie obronił. I za chwilę rzut rożnego. Van Damme! O, nie wyszło to Zdecydował się na strzał. To jest z pierwszej połowy. Dupa. Czym strzał wydali, mój Boże. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Bradley. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Ponownie celnie podaje. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Sebastian Giovinco! Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie dwie... Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Powinno być groźnie. Rzut rożny dla Newcastle. Dośrodkowanie z... Poselu! Aj, fatalnie to uderzył. Źle trafił piłkę. Przy uderzeniach głową to częsty problem. Wystarczy ruch sekundę za wcześnie lub za późno. I właśnie widzieliśmy, co się wtedy dzieje. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. I po odbiorze strata piłki. Hunter. Przejęli piłkę, popatrzmy. Shelby. Atak Newcastle. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Alex Hunter. Będzie znowu. Dośrodkowanie z rok. Hunter. Ach, sytuacja. Słaba główka, ja ci dam słabą główkę, kurde, sędzia. Kalosz. A jednak mocno niecelnie. Jak się składał do strzału, już widziałem piłkę w siatce, ale tym razem nie było nawet blisko. Bradley. Odegrał ponownie piłkę. No, już blisko pole karne. Poselu. No, bardzo ładnie. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Co? Nie ma spalonego. W tej pozycji może uderzyć. Gol, jest piłka w siatce, brawo. To jest tam spalony, powinien być sędzie Kalosz. Dopiero co wszedł na murawę, a już się wpisał na listę strzelców. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Znalazł się ten... Jak mnie zablokował? No kurde, sędzia, gdzie tu jest faul? Shelby. Szansa dla Newcastle. No, co i nic? Kompletnie nic. Kosił mnie tam i nic. Bradley. Shelby. Matrici. Już blisko pola karnego. Bradley.
Hernan Grana. Sędzia każe grać dalej. Zadowoleni z prowadzenia rozgrywają piłkę między sobą na własnej połowie. Zagrał w pole karne. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Henri Seve. Oselu. Kapitalna interwencja. Przeciął to podanie. Dobrze przejęta piłka. Ja pierdzielę, masakra. Cisną ile wlezie. No i czekamy na dośrodkowanie. Rzut rożnego. Będzie zmiana. No dobra. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. I głową skierował piłkę do partnera. A teraz Dizli. Będzie strzelał. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Aj, fatalnie to uderzył. Źle trafił piłkę. Przy uderzeniach głową to częsty problem. Wystarczy ruch sekundę za wcześnie lub za późno. I właśnie widzieliśmy, co się wtedy dzieje. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Blisko już do bramki. Centra w pole karne, przepychanki. O, nie wyszło to wybicie. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Kurde, no masakra. Well. Rzutka w pole karne. Koniec. Baty ile wlezie niestety. Tak wyraźnie dało o sobie znać lepsze przygotowanie. Dla klubów z Europy to tylko... Pochwały są, ale... Zgrywki są już na półbetku. Alex Hunter z kolegami pewnie za bardzo nie narzekają na wynik. W końcu najważniejszym celem tych spotkań było wejście w rytm meczowy przed pierwszym gwizdkiem w lidze. Masz rację, sezon Premier League zapowiada się znakomicie. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak... Dobra, no wiem, no ale przyspiesz mi to, kurde. Halo, kurde koleś. To może być ich rok. Mogę to przyspieszyć? Nie, nie mogę? Znów mecz, nie? Oj Boże Święty, muszę to oglądać. Witamy Państwa, pora na... No nic, bywam. Trudno się mówi. Nic nie osiągnąłem. Niestety, tak bywa. Tak bywa. Ale sądzę, że poziom jednak jest trochę za wysoki. No właśnie. No widz już. Jak zostanie. No. Tak, dobra. Lecimy dalej. Dalej 11, wyjściowa 11, więc tragedii nie ma. So, new season. Some new faces. Back to work. This season we need to push ourselves more. Work harder. Every point is crucial in this league. So get out there and show me in the gaffer how much you want it. Let's do this. No dobra. Tu lecimy. Od nowa przygodę z ligą.
Stęskniłem się za cotygodniowym rytmem gier o stawkę. Mnie ciekawi zwłaszcza postawa Alexa Huntera, który przebojem wdarł się w zeszłym sezonie na piłkarskie salony. Czy będzie jeszcze lepszy, a może osiądzie na laurach jak Anthony Martial, który strzelił bramkę w debiucie, ale w drugim sezonie w Manchesterze United wiodło mu się już w klatkę. Trener Newcastle United zdecydował się ustawić zespół w taki oto sposób. Zobaczymy ich w wariancie schematu 4-4-2 z jednym tylko egzekutorem. Drugi z nominalnych napastników jest cofnięty niemal do drugiej linii. Ma on nieco szersze spektrum zadań, bo nie tylko ofensywne, ale też musi wspólnie z pomocnikami konstruować akcje. Teraz możemy się przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra Swansea. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właśnie... Ma dobrą okazję do strzału! A jednak zmarnował! Piękna okazja do otwarcia wyniku. Obrona rywali chyba jeszcze się dobrze nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Ki-sung Yueng. Hunter przy piłce. Newcastle! Zobaczmy, co z tego wyniknie. Hunter! Ach, ależ interwencja! Fabiański na posterunku. Newcastle wznowi grę z rzut rożnego. Do grania piłki. Alex Hunter! Naprzeciw Swansea stanął dziś równorzędny rywal. Tak, będzie cios za cios, a to zwiastuje dobry mecz. No, już blisko pole karne. Dośrodkowanie w pole karne. Wspaniałe! Ładnie. Skubani. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Będzie kolejny rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Sędzia pozwala grać. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Newcastle. I do widzenia. Wykonany ten rzut wolny, zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. No, z tego miejsca można strzelać. Matryci. Roque Mesa. Montero. Pięknie go dostrzegł. Może stąd strzelać. Montero. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Clerc. Henri Seve. Jesus James. Atak Newcastle. Shelby. No, kurde. Fernando Llorente. Montero. Dobre, ofensywne. Llorente. Andale, andale, Llorente. Zgrywa do tyłu. Ale ciśnie, nie? Nawet na tym poziomie. Masakra. Grać nie potrafię. Przez chwilę było gorąco. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Britton. Rozrzucenie do boku. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Shelby. Henri Seve. Nie ma powodów do zadowolenia. Daleki powrót po piłkę w sytuacji, gdy trzeba... No strzelać! To nie ma... Dupa. Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Britton. Matryci. Przy piłce Alex Hunter. O kurde, bez jaj.
Hunter? No. Wybierają mi jak cukierkę, kurde, małemu dziecku, nie? To jest masakra. Masakra. Zobaczymy, co trenerzy powiedzą swoim zawodnikom w szatni. Kto do... Tu. No, 6 strzałów dali, ja tylko 3, połowę z tego. Jezus Maria. Idzie zmienić jakieś ustawienia albo coś w tym stylu? Nie, to jest tylko sterowanie. Nie, nic nie idzie zmienić, kurde. Witamy ponownie na St. James Park, gdzie już za chwilę sędzia rozpocznie drugą połowę meczu. Hunter przy piłce. Wymieniają piłkę między sobą. Zdecydował się na strzał. Aj! I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Jest szansa! Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Henri Seve. Newcastle. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Alex Hunter. Alex Hunter na spalony. Ale za wcześnie ruszył. Musi bardziej uważać. Nie bać się obrońców. Jest od nich szybszy. Tak, trener Swansea dokonuje zmiany. Okej, ładnie. Zastanawia się, czy nie strzelać. O kurde, czemu gubisz tą piłkę, Hunter? Oselu? 15 minut drugiej połowy już za nami. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Shelby. Robi się niebezpiecznie. Ryzykował. No i co? Kurde. Dobre to podanie głową. No. Akcja zatrzymana. Nouton. Potem strzale będą prowadzić. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Swansea w natarciu. Fer. Llorente. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Alex Hunter. Newcastle United. O skrzydle. Nikt mi specjalnie nie przeszkadza. Strzela! Mogli prowadzić, ale spudłował. Trener wykorzystuje rezerwowego. No, już blisko pole karne. Dobrze przesuwa się z piłką. Roque Mesa. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Hunter. Pokonuje z piłką kolejne metry. No, będzie gol. No i jest! Pierwsza. W końcu. Długo na nią czekaliśmy. Może będą następne. Ale na grę kombinacyjną pozostało w sumie niewiele czasu. Teraz będzie się liczyła brutalna siła w ataku. No, to jest bramka, którą można oglądać bez końca. Piękny gol. Świetnie podkręcona piłka. Olson. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Strata w ataku. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni.
A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Maurice B. Tu wyszła. Ja pokazuję, że rozpoczną od rzutu z aut. Zmiana w zespole Swansea. Oddalają grę od strefy obronnej. Shelby. Montero, ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. O, za szybko przyjęli mi. Zaraz może być remis. Nie, nie ma remisu. Ale piłka wciąż grze. Ma dobrą okazję do... Kurde, remis, Jezus Maria. Diametralnie, choć do końca spotkania pozostały już minuty. No właśnie, trochę późno to wyrównanie. Nie wiem, czy jeszcze uda im się zdobyć zwycięstwo bramki. Jezus Maria.